Około 50 ciągników pojawiło się 7 października w Łukowie. Przyjechali nimi rolnicy z całego powiatu łukowskiego, którzy protestowali przeciwko tzw. Piątce Kaczyńskiego. Protest odbywał się na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Piłsudskiego. W pierwszych słowach chcieliśmy przeprosić wszystkich obywateli i mieszkańców za to, że zablokowaliśmy. No ale to jest jedyny sposób, żeby pokazać nasze niezadowolenie i przedstawić nasz problem. Problem to Piątka Kaczyńskiego, która wprowadza ograniczenia tak szeroko idące, które mogą zablokować całkowicie produkcję rolniczą w Polsce. Tutaj są rolnicy i branże wszelkie, dlatego że ten problem będzie dotyczył każdej z branż. Ze względu na to, że na wierzchu ustawy futerkowej, tak zwanej, na wierzchu leży futerka, ale pod spodem jest znacznie większy problem. Są organizacje, które mogą wchodzić i mają większe uprawnienia niż policyjne. Problemem również jest ubój rytualny. W naszym terenie znajduje się mnóstwo ubojni, do których odstawiamy nasze zwierzęta. Ubój na hallach, jest to co czwarty kurczak, 80% bydła musi być eksportowane za granicę, a sami wiecie, Stoczek Łukowski, miasto Łuków, to jest zbudowane na zakładach przetwórczych. A zakłady przetwórcze dają pracę mnóstwo ludziom również w okolicy. Nie było żadnych konsultacji ze związkami rolniczymi. Wszystko zamiecione pod stół, przepchnięte kolanem w nocy. To dosłownie przypomina nam czasy, wiadomo, każdy zna czasy. Jeszcze starsi żyją, opowiadają, co było. Wiemy, co to świadczy, czym to grozi nam. Także prosimy i zostawimy, co są nasze wiadomości, bo to jest nie tylko dla nas, tylko dla naszych pokoleń, dla młodych, naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Bo to nie tylko my jesteśmy tutaj w tej chwili, są wszyscy. Będzie źle na wsi. Będzie źle, po prostu wiele branż upadnie. Upadną ceny, no i słaba opłacalność. Wybudować jakikolwiek budynek gospodarczy to jest bardzo duży koszt, a na dzień dzisiejszy ktoś sobie wymyślił, że tej produkcji po prostu może nie być, a jak będzie, to bardzo ograniczona. Więc wszystko się sprowadzi, kwestia czasu, do tego, że w tych budynkach będą szczury hodowane, a potem będą dopłaty do łapania tych szczurów i też jakaś to jest alternatywa, także oby tak dalej. No po prostu jest źle, jest tragicznie, na wsi jest bardzo źle, ciężko, cały czas dokładamy do wszelakiej produkcji, do świn, do bydła, do wszystkiego. Każdy rolnik nie ma z czego teraz już na dobrą sprawę żyć. Jest po prostu tragiczny. A ta ustawa to już jest taki wymysł, że to już chyba na pokolenia. Nie wiem, dlaczego to się tak stało, dlaczego rządzący w ten sposób chcą rolników, powiem, załatwić. No, zamordować dosłownie. Chcemy pokazać opinii publicznej i mieszkańcom miast i konsumentom, że my jako rolnicy to jesteśmy w ogóle dalecy od tego, żeby męczyć, czy jakikolwiek inny sposób źle traktować zwierzęta. Bo kto rozsądny w dzisiejszym świecie nie dba o swój interes? Naszym interesem jest to, aby te zwierzęta były zdrowe, my nimi się opiekujemy, zapewniamy wysoki dobrostan, żeby one dawały nam produkcję i wysokiej jakości żywność dla całego kraju i nie tylko. No. To, co zrobili posłowie, to w najgorszych snach byśmy sobie rolnicy nie wyobrażali. A szczególnie pan poseł Skwarek, który się wychował, że tak powiem, na pieniądzach, które zarobił jego ojciec jako weterynarz, pracując dla naszych dziadków i ojców. I on takie coś zrobił, nie wybaczymy. Nas nie stać, żeby po kryjomu chodzić z walizeczkami i lobbować po pokojach poselskich i senatorskich. My musimy się tyrać ciężką pracą, a ktoś załatwia takie interesy w taki sposób. Wzięliśmy ze sobą łańcuch, żeby przekazać, nie wiem, czy tutaj Państwo widzą. Łańcuch przedstawia, to jest polskie rolnictwo. Każde ogniwo to jest jeden element. Nie da się go rozerwać ani wyjąć ze środka cokolwiek. Także proszę Państwa, nie może, ta ustawa musi spaść i przyszliśmy pod biuro poselskie posła Skwarka z kapustą, która była pod Sejmem. Chcieliśmy posłowi pokazać, że dajemy mu tę kapustę, niech sprawdzi, co tam jest w środku. Tam jest głąb, tak się zachował, niestety. Łańcuch również dla posła to niech będzie symbolem. To nie będzie dwa ogniwka, jak ma od pana Jarosława, tylko znacznie dłuższa. Tak jak ustawa mówi, 6-metrowy. Także niech się nie martwi, rolnicy powiatu łukowskiego dadzą mu dłuższy łańcuch, niż daje mu w tej chwili Jarosław Kaczyński. Wiedząc, że nie ma tutaj nikogo, na wasze ręce te kapusty i do przekazania.
Drodzy dziennikarze, proszę was o to, żebyście przekazując to kapustę zapytali się, dlaczego to zrobił. Czy on tak boi się pana Jarosława, że zastosował się do dyscypliny? Ta ustawa nie może wejść, dlatego że nie ma dobrego rozwiązania. To musi być skonsultowane ze społeczeństwem, z rolnikami przede wszystkim, bo to ich najbardziej dotyka. Protest trwał około 2 godzin, a mieszkańcy pytani o to, czy popierają rolników, odpowiadali. Ja o tym myślę, że rolnicy tyle włożą pracy i w ogóle młodzież, jak może młody człowiek wejść, zastąpić tatę, prawda? Jeżeli ci głąby, w tym jeszcze piękny pan, który jeździł, wpraszał się i obiecał, a teraz tak, cap do kieszeni, a ty rolniku rób jakieś wół. Jakie to są nasze rządy, kochana? Bardzo dobrze. Bo jak się ceni więcej zwierzę jak ludzi, no to tak powinno wyglądać. No pani, ja starsza, to mnie to niepokoi, żeby tak było w tym wieku i ludzie, żeby tak robili. Powinni jakoś rząd, drugi raz prezydent, pomóc ludziom, a nie ludzie wychodzą na ulicę i strajkują, bo im bieda. Przez cały czas, kiedy rolnicy protestowali, porządku pilnowała policja. Funkcjonariusze zorganizowali objazdy. Kolejny rolniczy protest ma odbyć się 13 października w Warszawie. Jeżeli ustawa będzie dalej procedowana w takiej formie, jakiej jest, albo w ogóle, tutaj nie da się nic zmienić w tej ustawie, bo to jest jeden wielki mętnik, bałagan. Protesty na pewno będą się zaostrzać. Najbliższy jest 13 w Warszawie, także wszystkich rolników zachęcamy. Proszę dzwonić czy do przedstawicieli izb rolniczych, czy do mnie, czy do przedstawicieli Agrounii. Proszę dzwonić, zbieramy autobusy, wyjeżdżamy 13 do Warszawy na Plac Zawiszy.